Dzień dobry. Ten film jest kontynuacją cyklu, którego nazwałem audiobooki. Czytamy w tej chwili książkę Amplifier Circuits Thomasa M. Adamsa i skończyliśmy omawiać zniekształcenia częstotliwości w sprzężeniu przez transformator we wzmacniaczu lampowym. To będzie kontynuacja, więc jeżeli nie znasz poprzednich odcinków, odsyłam Cię do odpowiedniej playlisty. Widzisz ją na ekranie. Zobaczmy, jak zastosować ujemne sprzężenie zwrotne i co ono robi w takim bloku sprzężonym przez transformator. Rysunki 3-7 i 3-8 ilustrują dwa półcykle działania powszechnie stosowanego obwodu sprzężenia zwrotnego. W tym obwodzie część napięcia anody jest podawana lub zawracana na wejście. Czyli na obwód siatkowy. Ponieważ napięcie anody jest zwykle przesunięte w fazie z napięciem siatkowym, tego typu sprzężenie zwrotne uważa się za ujemne. Zastosowany tutaj obwód to prosty wzmacniacz napięciowy sprzężony przez transformator dla częstotliwości audio. Jedyna różnica między tym obwodem a poprzednim, poza połączeniem sprzężenia zwrotnego między anodą a siatką, oczywiście, polega na tym, że siatka sterująca jest sterowana z transformatora, a nie rezystora. Niezbędne elementy tego obwodu obejmują tak jak widzicie na tablicy, R1 to część dzielnika napięcia wykorzystywana do wytwarzania napięcia sprzężenia zwrotnego. R2 pozostała część dzielnika napięcia. R3 rezystor polaryzujący katodę. C1 kondensator blokujący i sprzęgający. C2 kondensator filtrujący katodowy. T1 transformator wejściowy typu podwyższającego napięcie. T2 transformator wyjściowy typu podwyższającego prąd. V1 Lampa wzmacniacza, czyli tutaj to będzie trioda, i M1 to zasilacz. Identyfikacja prądów. Prądy robocze w tym obwodzie, które należy zidentyfikować, wyglądają następująco. Pierwszy z nich to prąd pierwotny i wtórny transformatora wejściowego, zaznaczony na zielono. Oba prądy są zaznaczone na zielono. Drugi prąd anodowy lampy. Jest on zaznaczony kolorem czerwonym, prąd sprzężenia zwrotnego do trzeci z tych prądów pomalowany na niebiesko, prąd wyjściowy po stronie wtórnej transformatora wyjściowego oznaczony kolorem zielonym, prąd filtra katodowego zaznaczony czerwoną przerywaną linią. Szczegóły pracy. Rysunek 3 7 pokazuje tak zwany dodatni półcykl. Ponieważ sygnał sterujący dostarczany przez transformator wejściowy do siatki sterującej staje się stopniowo coraz bardziej dodatni w trakcie półcyklu. Biegunowość tego napięcia jest oznaczona znakiem plus na górze uzwojenia wtórnego transformatora wejściowego T1. Jest to napięcie indukowane w uzwojeniu wtórnym przez prąd wejściowy płynący w uzwojeniu pierwotnym. Kierunki przepływu prądu w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym są zawsze związane ze sobą i z chwilową polaryzacją indukowanego napięcia. Jest to zgodne z normalnymi zasadami działania transformatora. Dodatni sygnał na siatce sterującej na rysunku 3K7 powoduje uwolnienie dużego przepływu prądu anodowego do lampy. Normalna ścieżka prądu anody biegnie od katody do anody. Następnie w dół przez uzwojenie pierwotne transformatora wyjściowego T2 i do dodatniego zacisku zasilacza M1 przez zasilacz do masy i przez nią do dołu rezystora katodowego R3. Stąd prąd płynie w górę i powraca do katody. Z obwodem sprzężenia zwrotnego w układzie, składającego się z C1, R2 i R1, część tego przepływu elektronów prądu anody kieruje się na prawą okładzinę Kondensatora C1. Równa ilość elektronów jest wypychana z lewej okładziny C1 i w dół przez R2 i R1. To jest prąd pokazany na niebiesko. Kiedy elektrony płyną w dół tą ścieżką, wiemy, że chwilowe napięcie w dowolnym punkcie ścieżki będzie bardziej ujemne niż napięcie w jakimkolwiek innym punkcie dalej na tej ścieżce. Ponieważ elektrony zawsze płyną od potencjału ujemnego do dodatniego. Stąd możemy wywnioskować, że napięcie na złączu R2 i R3 będzie ujemne w stosunku do masy na dole R1. Ponieważ dolna część uzwojenia wtórnego transformatora wejściowego T1 jest również podłączona do złącza R1 i R2, dodatnie napięcie siatki sterującej, wynikające z działania transformatora, zostanie zmniejszone o wielkość tego ujemnego napięcia powstałego na R1. Ponieważ napięcie sterujące i sprzężenia zwrotnego są przesunięte w fazie, sprzężenie zwrotne uważa się za ujemne. Całkowite napięcie powstałe na R1 i R2 w wyniku przepływu prądu sprzężenia zwrotnego jest dzielone między nimi proporcjonalnie do ich rezystancji. Jest to prosta zależność oparta na prawie OMA i tę prostą zależność opartą na prawie OMA możecie w tej chwili zobaczyć na tablicy. Tutaj UT to całkowity spadek napięcia na R1 i R2, U1 to spadek napięcia na rezystancji R1, U2 to spadek napięcia na rezystancji R2, RT to suma rezystancji R2 i R1 i to skuteczna wartość zmiennego prądu w amperach. Jeżeli postawimy odpowiednie dane, to otrzymamy taki wynik. Zatem całkowite napięcie w obwodzie R1-R2 jest podzielone w stosunku 9 do 1, co jest stosunkiem dwóch rezystancji. Skuteczna wartość napięcia sprzężenia zwrotnego wynosi 10 V. Rysunek 3-9... Przedstawia uproszczenie przebiegów napięcia w tym obwodzie. Linia 1 to napięcie przemienne, które zwykle jest podawane do siatki sterującej przez transformator wejściowy. Podczas pierwszego półcyklu napięcie to wzrasta w sposób ciągły w kierunku dodatnim. Ponieważ katoda jest polaryzowana dodatnio przez kombinację filtrów R3C2, siatka jest automatycznie kołysana w równym stopniu w kierunku ujemnym, ponieważ prawdziwą definicją polaryzacji siatki jest różnica napięcia między siatką a katodą. We wskazanych warunkach szczytowe wahania napięcia w siatce sterującej są nieco mniejsze niż wartość polaryzacji. W związku z tym siatka sterująca nigdy nie stanie się dodatnia w stosunku do katody i nie przepływa przez nią żadna znacząca ilość elektronów upływowych. Linia 2 pokazuje przebiegi sinusoidalne dla prądu i napięcia anody. Zauważmy, że są one przesunięte w fazie o 180 stopni. Gdy prąd anody osiągnie wartość maksymalną pod koniec pierwszego u okresu, napięcie anody osiągnie wartość minimalną. Całość tej zmiennej składowej napięcia nody można uznać za włączoną do wodu sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie to realizowane jest za pomocą prądu sprzężenia zwrotnego, pokazanego na niebiesko na rysunkach czy kreska 7 i Kreska 8, który wpływa do i wypływa z kondensatora sprzężenia zwrotnego C1. Prąd ten powoduje znikome straty i przesunięcia fazowe, zatem napięcie przemienne powstające na dwóch rezystorach szeregowych linia trzecia na rysunku czy kreska 9 jest dokładną repliką składowej przemiennej napięcia anody. Zmniejszona część rysowana liniami przerywanymi. Przedstawia amplitudę i fazę napięcia powstającego na rezystorze sprzężenia zwrotnego R1 i podawanego z powrotem do siatki z anody. Linia 4 to napięcie siatki sterującej narysowane ponownie z napięciem sprzężenia zwrotnego nałożonym na tę samą oś. Ponieważ oba napięcia są dokładnie przesunięte w fazie, mają tendencję do wzajemnego znoszenia się. Wartości rezystorów należy tak dobrać, aby napięcie przemienne podawane przez transformator do siatki sterującej było co najmniej nieznacznie większe od napięcia sprzężenia zwrotnego. W przeciwnym razie powstałe napięcie nie będzie miało wystarczającej amplitudy, aby zapewnić niezbędne wzbudzenie. Będzie oczywiste, że siatka sterująca jest w rzeczywistości zasilana niższym napięciem wskazanym w linii 4 jako napięcie wynikowe, a nie pierwotnym napięciem przemiennym wskazanym na linii 1. Oznacza to, że wystąpią mniejsze pulsacje prądu anody. Powoduje to mniejsze wahania napięcia anody, a także mniejszy prąd sprzężenia zwrotnego przepływający przez dwa rezystory. W związku z tym, napięcie sprzężenia zwrotnego będzie również mniejsze. Zatem wskazane amplitudy czterech przebiegów napięcia należy traktować wyłącznie w przybliżeniu. Podczas drugiej połowy cyklu, na rysunku 3K8, napięcie sterujące siatką staje się ujemne. Znacznie zmniejszony prąd anody którego skutkiem jest wzrost napięcia anody, jest wskazywany przez przebiegi w linii 2 na rysunku 3-9. Jest to możliwość wypłynięcia elektronów z prawej okładziny kondensatora C1. Równa liczba elektronów jest przyciągana w górę przez obwód dzielnika napięcia. Tworząc napięcie sprzężenia zwrotnego dodatnie na złączu R1 i R2. Ponieważ jest to również ten sam półcykl, w którym transformator wejściowy próbuje uczynić siatkę ujemną, widzimy, że dwa napięcia nadal są sobie przeciwne. Jak wskazano w linii 4 na rysunku 3-9, suma algebraiczna tych dwóch napięć na końcu drugiego półokresu jest małym napięciem ujemnym. Nazywa się to sprzężeniem zwrotnym napięciowym ponieważ w rzeczywistości jest ono odbierane ze zmiany napięcia zachodzących na anodzie, mimo że napięcie sprzężenia zwrotnego w dzielniku napięcia zawdzięcza swoje istnienie prądowi sprzężenia zwrotnego, pokazanym niebieskim kolorem. Chociaż pokazaliśmy pętlę sprzężenia zwrotnego od anody do siatki tej samej lampy, napięcie sprzężenia zwrotnego może być i często jest pobierane z innych punktów. Jednym wymaganiem jest to, aby napięcie sprzężenia zwrotnego było przesunięte w fazie o 180 stopni w stosunku do napięcia sygnałowego. Na przykład napięcie sprzężenia zwrotnego można pobrać z anody ostatniej lampy we wzmacniaczu trójstopniowym i przyłożyć do siatki pierwszego stopnia. Zatem wszelkie zmiany wprowadzane przez którąkolwiek. Z trzech lamp zostaną redukowane. Ponadto dwie formy sprzężenia zwrotnego, umówione w poprzednim rozdziale, czyli dwa filmy do tyłu, czyli dodatnie napięciowe i ujemne prądowe, mogą być również stosowane we wzmacniaczu sprzężonym transformatorowo. Ponieważ działanie jest takie samo, nie będą one tutaj ponownie omawiane. Obwód filtra katodowego. Prąd filtra katody, pokazany na czerwono, linią przerywaną, Odzwierciedla wycofywanie elektronów z pól jonów w górnej okładzinie C2. Podczas każdego pierwszego półcyklu lub dodawanie elektronów do puli podczas drugiej połowy cyklu. Gdy elektrony są dodawane lub usuwane z okładziny C2, równa ich liczba przepływa do lub z masy do dolnej okładziny. Zatem kondensator C2 pomaga w utrzymywaniu stałego napięcia katody, dostarczając elektrony, gdy prąd lampy jest maksymalny, i przechowując je, gdy jest minimalny. Następny rozdział. Rozdział czwarty, Audio Frequency Power Amplifiers, omówimy sobie w następnym filmie. Niestety jeszcze nie ukończyłem tłumaczyć tego rozdziału, zatem zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że uda się ukończyć omawianie tej książki. Do następnego razu, trzymajcie się.